w Iraklisie w Grecji, że byliśmy na siłowni, ćwiczymy po 30 sekund na gazie i tak zerknąłem, a on po prostu siedział i patrzył na trenera i nic nie robił, nie? Jak trener patrzył, to ćwiczy i obserwuję go dalej. Wziął wodę, polał sobie na koszulkę, że jest spocony i dalej, nie? I oszukuje. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj mam kolejnego gościa, którego można powiedzieć, no pamiętam z lat 90., jak zaczynałem oglądać piłkę nożną, to był Marek Citko i Marcin Mięciel. I właśnie dzisiaj mam przyjemność, już z Markiem Citko rozmawiałem, dzisiaj jest Marcin Mięciel. Dwie bardzo charakterystyczne postacie. Dzień dobry panie Marcinie, witam serdecznie. Chciałem zapytać, bo no... ciężko pana spotkać gdzieś tak w social mediach czy w telewizji. Co u pana w ogóle słychać, tak żeby opowiedzieć może widzom? No wydawało się, że człowiek jak skoczy grać w piłkę, będzie miał więcej czasu. Okazuje się, że jest odwrotnie. Zajęłem się szkoleniem młodzieży. Mam akademię piłkarską z Maćkiem Bykowskim. Otworzyliśmy w 2013 roku. Rozwijam ją, żeby to się wszystko rozwijało. No to trzeba włożyć niestety nie tylko pieniędzy, ale i czasu, pomysłów. No tak. Także tak jak tutaj widać, siedzimy od rana, coś tam cały czas robimy, jest dużo pomysłów, trzeba realizować, trzeba jeździć w różne miejsca, popołudniami są treningi, weekendy, mecze, także jest co robić. No właśnie, bo tutaj pan Marcin ugościł w swojej akademii, też sobie tutaj zerkam, jak to wszystko wygląda i faktycznie rozmawialiśmy też, że tych akademii jest dosyć dużo, tak? Ale no, jak pan się czuje w tej roli właśnie takiej osoby, która stworzyła akademię od początku, jak to wygląda? Znaczy akademia jest bardzo duża. Co Orlik, to akademia. Ludzie otwierają, trenerzy z zewnątrz, w każdym miejscu, które mogą. To jest pozytyw, pomimo że prezes Boniek mówi, że to jest komercja, że to jest niepotrzebne. Myślę, że to jest właśnie odwrotnie. Gdyby nie było akademii, to by dzieci się nie ruszały, nie grałyby w piłkę, by był jeszcze większy problem, bo widzę to na boisku weekend, gdzie nie ma na przykład meczu, przychodząc koło boiska, boiska są puste. Także dzięki tym akademiom to dzieci mimo wszystko się ruszają. A jak się czuję? No my chcieliśmy coś innego zrobić, tak? Od podstaw, swoją akademię, ze swoim pomysłem. No włożyliśmy trochę tych pieniędzy tutaj w to. Tu były pola, są boiska. Na wiosnę to będą wyglądały piękne płyty, zadbane. No trzeba, tak jak mówię, trochę włożyć w to roboty. Dużo ludzi tu w tym pomaga. Tak samo rodziców, bez nich tego niby nie było. Wiadomo, są składki. Mówi się o składkach, że tu wyższa, tu niższa. No my te składki cały czas inwestujemy tutaj w boiska, spróbujemy zrobić jakieś boisko piaskowe, żeby te dzieci cały czas, jakieś mamy pomysły, żeby te dzieci się rozwijały. A boisko piaskowe chcecie zrobić jakby tak specjalnie właśnie? Żeby... Tak, żeby dzieci grały, żeby biegały po piasku, żeby wzmacniały mięśnie, to jest inny rodzaj biegania, inne mięśnie pracują nad techniką. Chcemy później zrobić taką siłownię plenerową, żeby też dzieci, już te starsze, tak, na razie mamy najstarsze 14-15 lat, one w ten wiek dopiero będą wchodzić, żeby mogły trenować siłę. Myślimy w przyszłości też o jakiejś rehabilitacji takich rzeczy, no ale to wszystko powoli. Niestety nie ma na to pieniędzy z Unii. Państwo też za bardzo nie pomaga, także musimy tutaj odkładać ze składek coś samemu próbować, jakichś sponsorów szukać i tak to łatać. No. Czyli potrzeba trochę czasu na to, no bo faktycznie no, można powiedzieć, że jak na szkółkę, akademię, to nie jest to jeszcze długi czas, prawda? Tym bardziej, że tak jak pan mówi, bo rozumiem, że tu tak można w cudzysłowie nazwać własnymi rękoma wszystko. No tak jak mówię, to były pola, to była kapusta rosła. No musieliśmy to wszystko wyrównać, zasiać trawę, no to wiadomo, czas za czym trawa urośnie. Porobić piłkochwyty, no budynek, szatnie, to wszystko jest czasochłonne. No wiadomo, jeżeli przyszedłby tutaj jakiś miliarder zainwestował tak z Kataru, no to pewnie byśmy to w rok mieli i stadion. No niestety, my robimy to sami. Ze środków własnych, akademii plus rodziców, także to wszystko gdzieś tam odkładamy i co jakąś sumę zbierzemy, to coś nowego dorzucamy, żeby to wszystko się rozwijało. A oprócz obiektów, powiedzmy, spotyka pan się, no bo pan jest jakby tutaj na bieżąco z tą kwestią szkolenia młodzieży na dzień dzisiejszy, z jakimi problemami jeszcze się pan spotyka? Co jeszcze staje na drodze w takim szkoleniu? Czy są jeszcze jakieś problemy, które... No problemów jest dużo, no przede wszystkim pieniądze, tak? No mówi się, ja cały czas to mówię, bo
Ostatnio byłem na rozmowie właśnie o certyfikacji i z PZPN-em rozmawialiśmy. PZPN niby tam wie, jak to wszystko, jak pomóc, chce certyfikację robić, pomagać, ale tak naprawdę to pierwsze nie ma pieniędzy. Dlaczego nie ma pieniędzy? Żeby zagrać w rozgrywkach, nasza akademia mu wydała 20 ileś 30 tysięcy rocznie, czyli trzeba sędziów zapłacić, trzeba pielęgniarkę, trzeba wynająć boisko. Okej, my tu mamy, ale różne na jednostki nie mamy, to musimy wynajmować. Większość akademii tych boisk nie ma. 12-15 drużyn to są ogromne koszty, tak? No wiadomo, na co dzień jakaś woda, tutaj odlewanie, wynajmy hal, bo zimę mamy w Polsce pół roku. No tak. To jest najgorsze, no bo hale są najdroższe tak naprawdę, balony, to wszystko, to są ogromne pieniądze. Także tego nie ma, no infrastruktury nie ma. W Ursynowie jest 250 tysięcy ludzi, nie ma ani jednego pełnowymiarowego boiska, a jest 10 akademii, a w piłkę gra, nie wiem, może 500, 1000 osób. I nie możemy zagrać nigdzie na pełnowymiarowym boisku. Tak? PZPN ma pieniądze, nie wiem, mógł być jakieś pomysły z pożyczką za darmo, tak? Chce inwestować, czyli za 0%, żebyśmy mogli oddawać, żeby coś te boiska powstawały, bo bez tych boisk się nie da tak naprawdę. Wszyscy jeździmy po całej Warszawie, gdzie są 4-5 boisk, teraz w weekend mamy mecz, wszyscy dzwonią, no nie ma gdzie grać tak naprawdę. To te pieniądze poinwestować może w boiska, żeby dla akademii były, nie wiem, porówno na mecze, na treningi, jakieś takie rzeczy. Za tą certyfikację, że jeżeli akademia się stara, tak jak nasza i rzeczywiście spełnia te wymogi, żeby coś w zamian, trenerzy, żeby może się szkolili za darmo, bo to też wcześniej rozmawiali, że nie ma trenerów, bo trenerzy nie zawsze się gada, bo to nie są duże pieniądze tak naprawdę, tak? Trener musi być tu blisko mieszkać, bo nie dojedzie, to raz, bo Warszawa duża, dwa, no koszty przejazdu, trzy, no jak ktoś nie ma pracy, no z tego się nie utrzyma, no to niby ci trenerzy są, ale ciężko, jak się patrzy na ogłoszenia, cały czas gdzieś tam trzeba ich szukać, to może jakieś szkolenia, jakieś kursy, żeby były tańsze. No, ta pani mówiła z PZPN-u, że mogą się szkolić, no ale tak trener zarabia 1000 zł, a kurs jakiś, czy nie wiem, jakiś zjazd kosztuje 200 tu, 200 tam i kurs 1500, no to z czego on to ma wziąć, tak? To nie jest takie proste, jak to wszystko wygląda. Także no problemów jest mnóstwo i fajnie było, żeby, nie wiem, no jakoś wspólnie coś wypracować, jakiś plan. Fajnie, że ta certyfikacja powstała, ale żeby coś za tym szło, tak? Bo to jest jakby dalsza nasza robota, no bo tam trzeba wpisywać dużo rzeczy, trzeba cały czas jednego człowieka oddelegować, żeby to wszystko przez kilka godzin, nie wiem, dziennie wrzucał prospekty, co robimy, tak? Konspekty, co robimy, jakie treningi. To jest jakby następna robota, ale w zamian jakby nic za to nie ma. No okej, ja będę miał gwiazdkę, fajnie, też tłumaczyłem. Super, że ta gwiazdka będzie, no ale co ja z tą gwiazdką zrobię? Tutaj kolega mówi, żebym poszedł do burmistrza. Burmistrz chodnik chce robić, a nie patrzy na moją gwiazdkę, że on mi da pieniądze na boisko, bo ja mam gwiazdkę, tak? No. Ci, co znają, to znają szkółki, tak o rodzicach też była mowa, że więcej ludzi przyjdzie. No, w Warszawie to nie będzie działało na pewno, bo ci świadomi rodzice, którzy chcą dzieci rozwijać i żeby grali jako piłkarze, oni wiedzą, gdzie są najlepsze szkółki, gdzie jak szkolą, gdzie mają jakie boiska. Oni nieraz lepiej wiedzą niż my, a pozostali rodzice to są tacy, którzy chcą, żeby dzieci się ruszały, żeby miały fan, żeby przychodziły zadowolone, żeby nie siedziały tylko w domu i dla nich jest najważniejsza nie gwiazdka, tylko żeby było blisko. Żeby dziecko przyszło zadowolone, żeby miało ten ruch, tak? To są... Oczywiście, tak. I to są dwie różnice i jak ja z tą gwiazdką pójdę do tych rodziców właśnie, co nie mają czasu, tylko przyprowadzają dziecko, żeby się ruszało, no to ona popatrzy pani na mnie, no wie pan, no to tam może... 3 km będzie miał gwiazdkę, ja tu będę miał gwiazdkę, ona mieszka tutaj, ona nie ma czasu dla pani, tak? No to ona nie pójdzie tam do tej gwiazdki, ona chce tu, jest blisko, jest o dobrej godzinie, jest fajny trener, dziecko się bawi i tyle, no. Także na pewno ta certyfikacja jest dobra, coś ma... No ma jakieś tam wyróżnić te akademie, no to wiadomo, trzeba kupę kasy włożyć, no bo wiadomo, jak jest tam, oczywiście będą podpisywane umowy między zespołem a szkołą, że mam boisko, tak, mam szatnię, to tak jeździmy do jednego, na jedno boisko, gdzie mają szatnię z prysznicami, dostali licencję, a jeszcze ani razu się nie kąpaliśmy, bo tam nie można wchodzić, bo to jest w szkole i to jest takie, wiesz, będziemy podpisywać takie te, to się nie da tak naprawdę sprawdzić, no bo przyjedzie ten delegat, otworzy mu tą szatnię, no jest ta szatnia, no ale co z tego, jak tam się nikt nie kąpie. No także właśnie. Takie są punkty zbędne tam takie naprawdę, można by było to ulepszyć w rozmowie właśnie z ludźmi, którzy znają się na piłce młodzieżowej, którzy są... To wy zgłaszacie swoje takie obiekcje? No ja parę rzeczy powiedziałem, no ale to mówię, no to było... Powiedzieli, że okej, no to coś tam się przychylą, coś powiedzą, no ale tak naprawdę myślę, że zostało to zamiecione, ta certyfikacja wejdzie i zobaczymy, co z tego dalej będzie. No może rzeczywiście, tak jak powiedzieli, że w przyszłości będą jakieś dofinansowania, przecież są co chwilę piłki potrzebne, bramki potrzebne, to są naprawdę ogromne koszty, nie? Mówię, samo granie 20 tysięcy plus hale, teraz kolega mi mówi, zapłacił 60 tysięcy miesięcznie za wynajem boisk dla całej akademii. No to dochodzi do tego mecze, wyjazdy, to wszystko. Inny kolega z Olsztyna mówi, Marcin, mi się nie opłaca trzymać juniorów,
starszych, bo dołożyłem 45 tysięcy, za żeby pograli juniorzy starszy w CLJ. No bo PZPN daje tam, nie wiem, 18-20 tysięcy. Ale okej, 18-20 tysięcy dla zespołu z Warszawy, który ma wszędzie blisko, a zespołu z Olsztyna czy z Gdańska, gdzie jeździ po całej Polsce, no to już jest różnica. Czyli on dokłada No tak. 20-30 i on, okej, szkoli tych dzieciaków i by chciał coś w zamian. Teraz 17-18-latek idzie do, nie powiem jakiego klubu w ekstraklasy i mu nie chcą dać ekwiwalentu. No to rodzic przychodzi, prosi, żeby odszedł, on też chce mu pomóc, no i on dostaje ekwiwalent za całe szkolenie. Szkolił go 15 lat i dostał 2,5 tysiąca czy 3. A w samą jedną rundę włożył 30 tysięcy. No kwota jest faktycznie. No to kurczę, w tą stronę, że rzeczywiście te zespoły ekstraklasowe, jak nie chcą szkolić, a chcą zawodników, niech pomogą tym szkółkom, niech zapłacą w ratach przez 4 lata, niech zapłacą jakiś procent, no, jakiś taki spójny punkt, tak? Inny kolega z Krakowa mówi, też szkolił, ale już nie będzie szkolił tych starszych, no bo się nie opłaca, bo przychodzi zespół jeden, drugi z Krakowa, zabiera za Zabierają. darmo. On nie chce dać, no bo wiadomo, włożył coś w niego, tak, i czasu, i mówi, i szkoliłem go indywidualnie, i zostawałem po treningach, traciłem czas, żona krzyczała, a ja cały czas, bo wierzyłem w chłopaka. No i on odchodzi, rodzic przychodzi, płacze, no puści pan, bo to jest dla nas szansa. On też wie, że jest szansa. Klub nie chce dać pieniędzy, no i co ma zrobić? No wiadomo, że go puści, no bo co, zostawi go, no nie będzie go nie ograł do końca, a No tu jest tak, no szansa, szkoda żeby... chłopakowi krzywdy No i robić, właśnie, no. ale co on ma zrobić teraz w drugą stronę? No by chciał te pieniądze, nie wiem, 20 tysięcy, 15 przeznaczyć tu w akademii, żeby dalej szedł rozwój, żeby coś dalej, te dzieci dalej się szkoliły, tak? No ale nie może, no nie może, bo nie ma. I to jest Faktycznie, że mega... kwoty za wyszkolenie, akurat w przypadku, jeżeli się szkoliło po 15 lat dzieciaka, no to faktycznie mogłoby być znacznie większe, bo... Są kluby, które zapłacą, okej, okay, jakieś tam pieniądze. Ja mówię, to już nie, klub, który na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy, nie ma problemu, no ale rozłóżmy na raty, no kupmy, nie wiem, 2000 dajmy, to już taka akademia, 2000 to jest 20-30 piłek nowych, to te piłki trzeba wymieniać co chwilę, tak, bo dużo na sztucznych nawierzchniach się gra, te piłki się ścierają. Za pół roku 2-3 tysiące i to są takie bonusy dla akademii przez parę lat, plus może jakiś wejdzie do pierwszego składu, zagra jakiś bonus, no bo to też dla nich, jeżeli zagra w pierwszym składzie, to już coś znaczy, że chłopak gra w piłkę, bonus, tak, odejdzie do klubu innego, jakiś procent mały, tak. I wszyscy będą zadowoleni, ale tak podbierać za darmo, nie szkolić swoich zawodników i wziąć później chłopaka, którego człowiek zostawał indywidualnie, prowadził go, próbował coś rozwijać i rzeczywiście ten chłopak gra fajnie, no to kurczę, to już powinno być odgórnie, tak? Teraz kwestia ekwiwalentów znowu, niby to miało wszystko być pomoc akademii, zrobili przepis, że akademia, tak jak moja, która nie ma seniorów, no to musi płacić ekwiwalent razy jeden. Ci, co mają seniorów, okręgówka, a klasa, płacą zero, tak? No to też jest bez sensu. To po co mi seniorzy? Ja wezmę starszych chłopaków, żeby pograli sobie w piłkę, zapłacę za to 10 tysięcy, żeby mieli fan i nie będę miał ekwiwalentu, tylko dlatego? Znaczy to chodzi o to, o szkolenie, tak? No, ekstraklasa, pierwsza, druga, trzecia liga, to są profesjonalne zespoły, mają sponsorów, mają kibiców, oni płacą ekwiwalenty. A my jako akademia, która nie ma seniorów, jesteśmy wrzuceni z trzecią ligą do ekwiwalentu. No to bez sensu. Czyli tak nie będę ich szkolił do 20 roku, bo ja nie mam seniorów, tak? No to... Ja szkolę dla kogoś, dla polskiej piłki tak naprawdę, tak? To ja nie powinienem, okej, płacić między akademiami za przepływ zawodników, tylko my szkolimy dla tych najlepszych, tak? I oni nam powinni zapłacić za to, że coś zrobiliśmy dobrego, nie? Także tu też jakaś tam powinna być zmiana. Niby to było poruszone, ale nic na razie nie słychać. No nie jest to prosty temat. Trzeba przyznać, że akurat w tym temacie no, toczą się jakieś dyskusje, ale widać, że jest dużo sporów na tej linii. Stety, niestety. Pytanie, czy coś się zmieni? Pewnie to jeszcze wymaga czasu. Ale panie Marcinie, wiem, że to jest temat, można powiedzieć, na w ogóle oddzielny program i pewnie Na na pewno. kolejną godzinę albo dwie to jest minimum. Ja wracając trochę do może pana historii kariery piłkarskiej, może podpytując, jak to za pana czasów było, bo pan, no, powiedzmy, grał w piłkę na początku w Tczewie, później przenosząc się do Gdańska i Warszawa. I tak historycznie patrząc, no to też pan pewnie miał jakieś trudności, z którymi się borykał. Czasy się na pewno zmieniły mocno w stosunku do tego, co jest teraz, z czym pan się spotyka i co mają tutaj dzieci, prawda? No, czasy się zmieniły, mówi się, że na lepsze, No właśnie. tylko chyba dla zawodników na gorsze, tak to rozumujemy to z chłopakami, rozmawiając z trenerami, bo tak, no, kiedyś się grało na betonie, tak jak tu mam parking na Żwirze, moje boisko wyglądało, to był kawałek trawy z betonem, z krawężnikiem, to wyglądało boisko, nie wiem, 10 metrów na 15, dwa plecaki lub kamienie, okej, co jakaś sobota, to się szło na budowę, robiło bramki, gdzieś się pokradło jakieś bele 2-3 gwoździami, cement. To mówię, no, fajna zabawa, no coś się zrobiło, bramki, kolega jakieś miał siatki, to, nie wiem, ojciec rybakiem, coś się... I takie były boiska, tak?
I się grało cały czas, ale ten ruch był wszędzie, człowiek biegał, trzepaki, nie trzepaki. I tak było, nikt nie narzekał, nikt nie miał butów, każdy w jakich, nie wiem, kalosze, kozaki, we wszystkim się grało, tak? Ale się kształtowało charakter teraz. Miało się dużo siły, wszyscy mieli tak naprawdę siły, bo biegaliśmy, jak nie pomiędzy lekcjami, to na przerwach, po lekcjach, grało się w piłę. Jak było zima, to na sanki, czyli pod górkę z górki, cały czas wszyscy biegali, tak? Wisieli na drążkach, to co widziałem tam gdzieś, pokazują teraz na Facebooku badania. Chłopak 79, a teraz jaka jest duża różnica, tak? Nie mogą się przytrzymać, zresztą robiliśmy badania chłopaków i to sportowców i to mega widać, że są tak słabi teraz, nie mogą dwóch, trzech pompek zrobić, nie potrafią rzucać piłką lekarską i nie potrafią skakać w dal, tak? Nie mają siły, no bo wiadomo, są cały czas wożeni. Mają wszystko tak naprawdę, mają piękną trawę, mają buty po 1500 zł, po trzy pary, mają ten, tylko nie ma czasu. Wszystko jest włożone, czyli No cały czas właśnie. siedzą. Rano siedzą, śniadanie, jadą samochodem, siedzą, w szkole siedzą, wracają, siedzą, lekcje robią, siedzą, przychodzą, trening, półtora godziny, wjadą do domu, siedzą i śpią. A kiedyś się biegło, szło, nie było samochodu, tak, rowerem, cały czas był ruch i to jest mega problem dla tych chłopców. I drugie podejście, tak, no wiadomo, czasy się zmieniły, wymagania, tu mamy trawę naprawdę rewelacyjną na wiosnę i przychodzą rodzice i mówią na przykład, że jest za długa trawa, no nie ma 2-3 centymetrów, 4-5, no to jest aż nieprawdopodobne. I ci rodzice, którzy właśnie są z naszych czasów, gdzie się grało na betonie kiedyś, oni same, mówiąc takie rzeczy, dzieciom wbijają do głowy, że muszą być idealne warunki, tak? Jeżeli nie są, to już jest źle, to już jest, nie będę grał, nie będę trenował. Później byliśmy na turnieju, ostatnio w Bydgoszczy było kiepskie boisko i ja słyszałem narzekanie i chłopców małych, gdzie kiedyś to było nie do pomyślenia, tak? Grało się jak się grało, ale jeżeli Kiedyś, jak się na rodzic cały trawę czas wyszło, da, to człowiek doceniał w ogóle, że no właśnie trawa o to chodzi, jest. teraz mają sztuczne, równiutkie boiska, tu naturalne, ale czasami się gra na kiepskich boiskach. I to od rodzica powinno być i od trenera, to nie ma różnicy, czy na takich, w lidze się grało kiedyś na gorszych, będzie, nie wiem, deszcz padał przez tydzień, będzie kiepskie boisko, to co, już nie zagramy? No nie, właśnie i takie charaktery trzeba kształtować, niestety to jest problem, tak? No, chłopaki mają światła przy światłach, a przyjdzie rodzic, a to trochę za ciemno dla niego. Światło zapalone, no wiadomo, i to wszystko rodzice nabijają tym dzieciakom, a w tych czasach grali, gdzie naprawdę było, nic nie było, tak? Raz śnieg spadł, wyszliśmy na śnieg, no to miałem co chwilę telefony, czy dzisiaj będzie trening. Rodzice w moim wieku. Się pytam, A to dlaczego? z Nie, no czego bo już właśnie to śnieg spadł, no wynika ale u co to tych znaczy? rodziców? No nie wiem, no czy tak szybko Przecież przesiąkli oni do... faktycznie Znaczy, wychowani nie są od w tym, wszystkich, czy... no No, wiadomo, no, tak, rozumiem. ale są, no mówię, jeden telefon, drugi, czy będzie trening, bo śnieg spadł. Ja mówię, no dlaczego ma nie być? No, to nie jest Armagedon, nie wichura, burza, tylko śnieg, zagram na śniegu. A no czy ktoś ośnieży? No to kurczę, no to takie pytania. Najważniejsze jest piłka, jest boisko i gramy, no przecież to nic nie zmienia tak naprawdę, nie? A pan mocno się wyróżniał, jeżeli chodzi o swoją grupę wiekową, jeżeli chodzi o podwórko, o swoją grupę wiekową. Jak to u pana wyglądało, że pan się w ogóle znalazł później za moment w Gdańsku? Znaczy na podwórku wyróżniałem się cały czas, tak? No, miałem swoją grupę osiedlową, blok przy bloku, graliśmy mecze między sobą, gdzieś tam chciałem być trenerem, to trenowałem te dzieciaki, moich kolegów, tak można powiedzieć, dzieciaki. Czyli spełniło się marzenie z Tak, dzieciństwa. grało się starsi na młodszych, nie patrzyło się tak jak nieraz teraz, mam przy pana, tutaj ten nie jest za duży, za mały. Kiedyś po prostu dorośli grali, to się wchodziło, a ja gdzieś tam byłem rozpoznawany rzeczywiście przez to, że gdzie nie poszedłem, to się wyróżniałem, czy dorośli grali, czy starsi, czy młodsi, pomieszani. Na osiedle już później mnie znali i między jak się osiedlami robiliśmy mecze, tak naprawdę byłem znany i to było fajne na całym osiedlu, no przez to, że dobrze grałem w piłkę, tak? Jakiś tam można powiedzieć, że jak ktoś jest znany tutaj, nie wiem, bo jest piłkarzem, to tak człowiek był znany i to się słyszy od kolegów też, że mieli także na osiedlu ktoś dobrze grał w piłkę, ktoś był w innym czymś dobry, tak? I to szło gdzieś tam fama dalej, tym bardziej, że graliśmy na te osiedla, turnieje jakieś międzyosiedlowe i to było naprawdę fajne i gdzieś tam człowiek chciał i myślał o tej przyszłości takiej typowej piłkarskiej, że może rzeczywiście ma szansę, że jeżeli tu się wyróżnia na tle tych wszystkich, kiedyś później był szkolny jakiś turniej, podszedł do mnie trener, też właśnie mnie zaprosił do Wisły Tczew. Akurat ja byłem tak zafascynowany tą grą na podwórku, tymi kolegami, tymi meczami między blokowymi, że jakoś nie było mi po drodze. Raz tam przyszedłem, później znowu nie przychodziłem, trener chodził do mojej mamy, namawiał, później znowu przeszedłem tam na pół miesiąca. Nie chodziłem, nie wiem dlaczego tak się działo, że nie chciałem iść do tego klubu, ale tam naprawdę na osiedlu było tego grania, biegania i to było fajne, no.
też to tak człowiek kształtował swoją zwinność, rozumiem, Nie, no technikę tak. i wszystko. Ale rozumiem tak, z Tczewa wyciągnięto pana do Gdańska, rozumiem, tak? To był jakiś Tak. taki moment przełomowy, że bo jak pan już zaczął grać faktycznie w Wiśle Tczew, tak? Znaczy to było tak, że człowiek chciał bardzo grać w piłkę, wierzył, że będzie piłkarzem, trenował sam, indywidualnie, biegał. Każda przerwa, zima, lato, właśnie z tego byłem znany, że później zawsze mówił, ty to zawsze biegałeś, nikogo na podwórku, jeden zawsze był z piłką, no, w śniegu, w deszczu i to byłem ja, tak? Czy nauczyciele mi wspominali właśnie później, że zawsze mnie widzieli, cały czas, co by nie było, jak nie było, można grać, czy była wichura, no to na korytarzach się grało. Korytarz mały, 4x4, małe brameczki z drewna, malutką piłeczką. Wyrzucili nas z piętra 10, to na 8 i tak co piętro i się grało wszędzie tak naprawdę, nie? Nie miałem pomysłu, no bo byłem młody, nie myślałem o tym, nie było też jakiejś tam, nie wiadomo, telewizji, tak, jak to wszystko wygląda, były tylko 2-3 programy, gdzieś tam mecz co jakiś czas, jak to zrobić, żeby być piłkarzem, ale w to wierzyłem, że takie coś nastąpi. Nie wiem, nie chciałem iść do tej Wisły, Tczew, później w Unii, na chwilę poszedłem do Unii, tam pamiętam, na Unii to było tak, że to był trochę słabszy klub, tam na treningu 3-4 osoby, piłki, to w ogóle jakieś kartofle takie, tak, i odbijały się różnie. Na betonie treningi, no potrenowałem, też tam zagrałem później, pamiętam mecz przeciwko Wiśle, no, ostatnio kolega wspominał, że strzeliłem chyba jedną, później drugą bramkę z połowy, nie mogli mnie pokryć, faulowali. Później znowu przestałem grać i był taki turniej był na Wiśle Tczew właśnie drużyn podwórkowych, a zawsze marzyliśmy, żeby gdzieś tam pojechać, oczywiście nie było finansów, nie było nic, żeby gdzieś tam dalej wyjeżdżać na te turnieje. I poszliśmy, zgłosiliśmy się. No oczywiście to tak wyglądało, że ja sobie ustawiłem tam 6-7 i brałem piłkę i sam grałem. Strzelałem, biegałem, oni tam byli po prostu koledzy. Trochę dużo mniej potrafili, tak. No i podszedł właśnie jeden facet, czy mnie chciał iść do Lechii Gdańsk. I on jest akurat rodzicem chłopaka, który też jest z Wisły i też jeździ. No i zaproponował mi, no a wiadomo, że Lechia to już klub taki poważny, wtedy w Ekstraklasie. No i jak pojechałem tam, zobaczyłem ten stadion, tą szatnię chłopaków przebranych w stroje, no to mi się spodobało to, rzeczywiście takie natchnienie dostałem, zostałem tam i 2-3 lata i w sumie później człowiek od razu do seniorów trafił, także to było szybko, szybko poszło, ale to nieraz to dzisiaj mówię, że nie ma takiego przekazu jasnego, jak to jest, że chłopaki ci, co są w klubach od małego, przesiąkają tak ci, co w Legii są. Dlaczego później nie grają? Może coś jest rzeczywiście w tym, że oni już myślą, że coś osiągnęli, że są w tej Legii 5 lat, 6, 7 i już nie mają takiej chęci, a człowiek ten, co wchodzi na koniec, gdzie nigdy tego nie widział, dostaje taką po prostu przez te 2-3 lata takiego powera, że to jest dla niego wszystko i wszystko odda za to, żeby grać w piłkę. I ci, co na koniec przychodzą tak naprawdę, to można też zobaczyć w Legii, tak, tych chłopaków, co grają, Szymański wcześniej, Borysiuk, Rybus, to są chłopcy, którzy przyszli w wieku 14, 15, 16 lat. I oni grają, tak? Czyli przyszli gdzieś tam z mniejszej miejscowości, ten impuls, stadion, to wszystko takim wewnątrz, że oni nie odpuszczą już tego, tak? A ci, co już w tym są, to jakby to przy tym przesiąkają i może coś w tym jest rzeczywiście, że dlatego nie grają w piłkę, chociaż też są dobrymi zawodnikami, no bo przecież w Legii, czy w Lechu, czy w tych te zespoły naprawdę mają super zawodników. Ja przychodząc do Lechii Gdańsk, to tam byli chłopcy, którzy brali piłkę od obrońcy, kiwali wszystkich i bramki strzelali i w Mistrzostwach Polski, i w Anglii byliśmy na turnieju, w Niemczech. Świetni zawodnicy i nikt z nich nie gra w piłkę później, nie zawodowo. Także może coś też w tym jest, że zawodnik taki z mniejszej miejscowości przychodzi i na koniec, tak, to już po prostu jest tak zafascynowany tym wszystkim i ma taką adrenalinę i taką chęć, że już tego nie odda. No. W Lechii rozumiem, pan nie zadomowił wcale jakoś tak na długo, bo zgłosiła się też Legia, prawda? Jak było z tym? No tak, no to mówię, przyszedłem do juniorów, zagraliśmy tam 2-3 lata chyba w juniorach. Skończył się wiek juniora, to było wtedy tak, że jeszcze zawodnicy po lipcu, czyli ja byłem z grudnia, mogli grać jeszcze rok dłużej, czyli z młodszymi. No, ja tam się wyróżniałem już w tych, jakby mogłem starszy grać, to nie było takiej potrzeby. Przyszedł trener, no to był ostatni trening, trzeba było wejść do wieku seniora. Wybrał 5, którzy idą do seniorów, tak, i w tym ja byłem. Grzesiu Szamoturski i tam 3 chłopców innych. Trenerem był Adam Musiał. No i zaczęliśmy trenować, no wiadomo, następny bodziec fajny, że w pierwszym zespole w Lechii Gdańsk, stadion, wyjazdy, akurat to nie spadli, to była już pierwsza liga, tak kiedyś to była, tak, czyli druga. Tak, tak, tak. No i tak pół roku gdzieś tam wchodziłem z ławki, tak, wchodziłem z ławki, ale po pół roku się właśnie którejś tam soboty czy niedzieli telefon zadzwonił, czy bym chciał iść do Legii, ale to mam jeden dzień na jakby podjęcie decyzji. W niedzielę musimy wyjeżdżać pociągiem, tak? To był szok, bo to tak naprawdę
aż nie byłem jakimś tam, wtedy nie było tych programów takich kibicem, wszyscy, nie wiem, drużyn ekstraklasowy, żeby od razu tak zdecydować. Akurat ja i Szamo mieliśmy jechać. Dzwoniliśmy się, no, że jest rzeczywiście duża szansa, że tam mamy grać w jakimś klubie, bo to tak naprawdę nas kupuje Pogoń Konstancin, klub fikcyjny, ale mamy wypożyczeni być do klubu pierwszoligowego, w którym będziemy grali, a tutaj tak naprawdę Szamo w ogóle nie grał, bo siedział na ławce, ja grałem tam po 20 minut, po 15. No i rzeczywiście się zdecydowaliśmy i przyjechaliśmy tu do Warszawy, no. Także trzeba było się decydować, a no mówię, to było te 2-3 lata tak cały czas trzymały w tym napięciu, że człowiek wszystko robił, żeby iść wyżej, no i to się udało. A później się dowiedziałem po latach, że jakbym nie poszedł do Legii, no to Widzew mnie widział akurat w sparingu jakimś też, graliśmy Lechia chyba Bałtyk. I trener świętej pamięci Stachurski mówi, że też chciał od razu mnie do Widzewa, jak się dowiedział, że już nie zdążył, tak, także po latach też się dowiedziałem, że tak by mnie już dzieci wzięli, tak, gdzieś mnie tam wypatrzyli. A to historia mogłaby być dosyć ciekawa, bo pan niestety związał się, niestety związał się z drugim łódzkim klubem, z ŁKS-em, więc wcale to No nie jest tak, że po tej części Łodzi by pan wylądował. tak. No tak, no to Historia mówię, mogłaby zależy gdzie być. kto trafi, no, jakie szczęście i... Mogłoby wyglądać inaczej. Trafił pan do Warszawy i tak ciekawy jestem, jak było zderzenie z pana z Warszawą jako młodego chłopaka, no bo to już mimo wszystko jest stolica. Przyjechał pan tu do Warszawy, do wielkiego klubu, wielcy piłkarze, no i czy pana to trochę nie przeraziło? No bo powiedzmy, no można być dobrym, wiadomo, wyróżniać się gdzieś na przykład, czy to w Tczewie, później Gdańsk, skąd pana zabrano, ale pytanie, jak już w takiej wielkiej regii, gdzie się trafia do dużego klubu, do dużego miasta. Znaczy to było łatwiej o tyle, że przyjechaliśmy we dwójkę z Szamą, tak? Później się okazało, że pierwsze co przyjechaliśmy, byliśmy wypożyczeni do Hutnika, Warszawa. Tam mieszkaliśmy w takim hoteliku. Się okazało, że tam jeszcze przyjechał młody Igor Kozioł, Szulik, Borkowski, taki bramkarz, kilku takich młodzieżowców, którzy grali gdzieś tam w kadrach. I tam fajnie się zaczęliśmy sobie mieszkać razem, tak? I to jakoś te wprowadzenie było łatwiejsze. No wiadomo, jakby człowiek sam przyjechał, gdzieś tam siedział w hotelu i tu starsi zawodnicy, których się nie zna, to było pewnie mega trudno, tak? Ale mówię, pierwsze było takie wprowadzenie, że miałem tych kolegów koło siebie, mieszkaliśmy razem, graliśmy już od razu w pierwszej lidze w pierwszym składzie, tak? Także to było też fajne, że od razu możemy się rozwijać, a pierwsza liga w tamtych czasach była tak naprawdę bardzo mocna. I zaczęło mi iść, tak, w tym Hutniku strzeliłem kilka bramek, gdzieś tam trener Janas zaczął oglądać, pojechałem na pierwszy obóz. Tych chłopaków akurat miałem też szczęście, że zacząłem być powoływany do kadry młodzieżowej, a kadra młodzieżowa, którym trenerem był Bruńszewski, jeździła z pierwszą kadrą na zgrupowania, który trener był Apostol. I wiadomo, jak w tamtych czasach na kadrę pierwszą to jeździło prawie pół autobusu Legii, tak, Legii, tak, Widzewa, Legia Widzew, no. no właśnie, tak. I my cały czas z nimi przebywaliśmy tak na kadrze też. I chodziliśmy, rozmawialiśmy, tak, gdzieś tam i na obiedzie i się oglądało mecz, tak, także gdzieś już było pierwsze spotkanie z nimi. Jak po pół roku pojechałem właśnie na Legię i na obóz, no to tych pięciu, sześciu chłopaków plus tam młodzieżowców, którzy grali, no już znałem, tak. To były, następne było tak łatwiejsze wejście, aczkolwiek pamiętam, jak pierwszy raz przyszedłem tutaj do Warszawy i tam zabrali nas na Legię i zobaczyłem, jak oni grają na głównej płycie i Kowale z Podbrożnym, to myślałem, że to jest w ogóle nieosiągalny poziom, nie? Jak oni grali piłką, jak to szybko wszystko wyglądało z trybun, no to trochę w szok wpadłem. Mówię, kurczę, to tak się nie da grać, że to jest aż niemożliwe, nie? No ale się okazało, że rzeczywiście, pojechałem na obóz, zacząłem dryblować gdzieś tam, grać jeden na jeden, gdzieś tu z przewrotki strzeliłem, no to jakieś tam chłopaki zobaczyli, o, jakiś tam aplauz tu ten i to, że znam ich z kadry, okazało się, że to nie jest takie ciężkie, tak? Miałem później też, no, trzeba mieć w życiu farta, no, Kowal wiadomo, jakby został i był podbrożny, to bym grał ogony. Za chwilę Kowal wyjechał do Betisu i się okazało, że jest miejsce dla mnie i zacząłem grać w pierwszej jedenastce, także to wszystko zleciało w 3 lata. Szybko, tak? Z podwórka Lechia, z juniorzy, tam seniorzy po trochu, tu Hutnik i za chwilę Legia Mistrz Polski, najlepszy zespół, gdzie sami reprezentanci, gdzie pamiętam, jeździliśmy na kadrę już jednym autobusem z Legii, to rzeczywiście było autobusu, to pierwszy zespół i młodzieżowcy się jechało na kadrę. I to fajnie, za chwilę było powołanie do pierwszej kadry, no szybko, fajnie wszystko To poszło. tak faktycznie, dużo można powiedzieć też szczęścia przy tym było, że tak fajnie się w to otoczyło.
Ale zapytam ciekawy jestem, no bo jak pan mieszkał z Szamo, no to zakładam, że nudno nie było, no bo z Szamo wywiad akurat zapraszam do wywiadu z Szamo, bo robiłem, ale no domyślam się, że takie początki w Warszawie to pewnie przygód też nie mało. Nie, no Szamo zawsze było ciekawe, tym bardziej, że mówię, jeszcze go znałem z tego, że graliśmy w Lechii. Trzeba było go zawsze trochę stopować, no bo wiadomo jak to Szamo, zawsze gorąca głowa był. Ale no mówię, no Szamo akurat też zrobił karierę, myślę, że nie są, ale nas to, no może nas nie różniło to, ale u Szamy był jeden problem, że zawsze nie w tą drogę skręcał, tak? Czyli miał do wyboru PAOK i Ligę Włoską, no to poszedł do PAOK. Zawsze gdzieś mu nie w tą, jak się teraz analizując jego tą karierę, to nie w tą stronę, tak? No ale mówię, no do dzisiaj mamy kontakt, także jest okej. A mieliście jakieś przygody na początku, jak przyjechaliście do Warszawy? Właśnie no, patrząc, przyjeżdżacie do stolicy, młodzi chłopcy i tak powiedzmy jakieś pomysły ciekawe, tak jak mieszkaliście razem, tak? Na znaczy na początku, tak, mieszkaliśmy w jednym pokoju. No to wiadomo, tam razem się przebywało, to jakaś sałenka, to coś, nie zapomnę, jak pamiętam w nocy, to zaczęło piszczeć, łazić, a patrzę, otwieram oczy, a Szamo z patelnią mysz gonił, nie? Po pokoju. To było fajne, śmieszne. A tak to no, sporo mieliśmy przygód, no, gdzieś tam się wchodziło po mieście. Nie powiem, po jakichś meczach się zaczęło wychodzić tam na dyskoteki. No właśnie, jak pierwsze takie wyjścia? Czy wychodziliście tam ze starszą grupą? Bo rozumiem, że oni pewnie na początku trzymali nie, się raczej. No bo ta starsza grupa się sama trzymała. Podział tam, był, nie? Młodzi chodziliśmy. Akurat to wiadomo, to nie była Warszawa tak jak teraz, że to mnóstwo klubów wszystkiego. No oczywiście, no zdaje się. Chodziliśmy sobie gdzieś tam na WF, tu bliżej właśnie Mary Łąckiej, gdzieś tam na jakąś tam do dyskotekę studencką gdzieś tutaj. Tak to wyglądało, ale fajne było to, że mieszkaliśmy tam razem wieczorem, tam mogliśmy sobie saunę włączyć, odpalaliśmy sobie, robiliśmy sobie samoodnowę. W wolnej chwili mieliśmy te boiska, także wychodziliśmy sobie na boisko. To jest dla młodych ludzi fajne, że Szamo był bramkarzem, tu jeden mi wrzuca, jeszcze mieliśmy tak jakby dalej treningi indywidualne, tak? Był ten las, można było pobiegać. To oprócz takich wyjść, to też mogliśmy dużo spędzać czasu na boiskach i nikt nas z tego boisk nie wyrzucał. To było mega fajne, nie? Dzisiaj gralibyście na PlayStation, powiedzmy w akademiku, czy właśnie wychodzili tak na boisko sobie pograć? Bo dzisiaj trochę nie do pomyślenia, że tak no piłkarz, tak, powiedzmy mieszkający, nie wiem, w jakimś internacie jeszcze wychodzi sobie po treningu pokopać. No właśnie ciężko teraz powiedzieć, tak? No wiadomo. No. Była ta trawa, człowiek tej trawy nie miał, tam była ta naturalna i na chodniku zawsze były te place fajne. No to nieraz się szło to nawet poleżeć, tak? Dotknąć tej trawy, no to człowiek był tak podjarany tą wszystkim, tą trawą, tym boiskiem, siatki, te trybunki małe. Dlatego tak fascynacja była. Nie było tego, tak jak mówisz, PlayStation i ciężko teraz powiedzieć, jakby to było. Aczkolwiek wiem, że są chłopcy, z tego co słyszałem, w Zagłębiu, którzy też mają dostęp właśnie do ten. Niektórzy siedzą, grają, a niektórzy wychodzą i trenują, grają w siatkonogę. Także to w zależności kto co chce osiągnąć tą. Mhm. To co mówiłem, tak? Niektórzy są przesiąknięci tym, że są piłkarzami, a nie są, tak? Bo są juniorami i nie muszą więcej, to gra na PlayStation, a są jednak dzieciaki, które przychodzą w jakimś tam późniejszym czasie, widzą, że zostają i nie pójdzie grać w PlayStation, tylko pójdzie gdzieś tam, ma tą werwę i pójdzie jeszcze potrenować, tak? I jeszcze takie charaktery przechodzą dalej. No. No to mimo wszystko, no, mimo że czasy się zmieniły, powiedzmy, że no, nie wszyscy, to nie można też uogólniać oczywiście, nie, no bo powiedzmy mnóstwo chłopaków pewnie no, skala się jakby zmniejszyła, ale nadal tak można spotkać. Mistrzostwo Polski, Legia, tak, Puchar Polski, Super Puchar, ale pan wypożyczenie do ŁKS-u. Tak, to było po pierwszym roku. Z czego to wynikało? Myślę, że to było tak, no, myślę, że miałem bardzo dobry rok jak na pierwszy sezon, od razu wejście do takiego zespołu, tak, strzeliłem okay, tylko 4 bramki, miałem 18 lat, ale dużo dobrych recenzji, ale to wszystko się zbiegło z tym, że zostało sprowadzone dużo zawodników, tak, dużo zawodników, bo wiadomo było Liga Mistrzów i na obozach trener Jana stawiał na tych nowych, no wiadomo był Kucharz, był tam Kubica, jeszcze nie wiem, pamiętam Podrożny, no była rywalizacja duża w napadzie i mało szans dostawałem na obozie, tak? A chciałem grać, się rozwijać. No, wiadomo, że Liga Mistrzów to super wszystko, ale dla mnie na tej przyszłości to był ważniejszy rozwój. No, i cały czas tam namawiałem, żeby mnie gdzieś wypoczyli i rzeczywiście poszedłem do ŁKS-u. A ŁKS to był tak, sami się zgłosili, czy znaleźli panu ten klub, czy z czego to wynikało? Znaczy, nie pamiętam dokładnie, ale ja chciałem odejść, ale akurat, no nie wiem, ktoś powiedział, że ŁKS jest, tak? I że są zainteresowani i tam Grzesiu Wędzyński, Zbyszek Romakiewicz i ja możemy iść. No, to ja byłem zainteresowany, ekstraklasa, no chcę grać, tutaj widzę, że nie mam szans, bo na dzień dzisiejszy ok, jakbym może poczekał, ktoś by nie grał dobrze, to może bym grał, ale nie chciałem też ryzykować, no bo byłem w takim wieku, że najważniejsza dla mnie była gra. Poszedłem do ŁKS-u, tam grałem w wszystkie mecze całe i się okazało, że to mi pomogło, tak, bo tam strzeliłem kilka bramek i za pół roku wróciłem jakby do tej Legii, tak, i
Chociaż wróciłem też, się okazało, że początki nie grałem i w pierwszym meczu, który trener mi dał, strzeliłem od razu 3 bramki i już później musiałem grać, także walczyłem sobie miejsce. Także coś mi to dało tam. Oczywiście ominęła mnie ta Liga Mistrzów, siedziałem w ćwierćfinale, nawet tu koszulka gdzieś wisi, w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na ławce, tak, z Pennę Kosem, ale trener mnie nie wpuścił. No ale mówię, no może jakbym siedział tę całą Ligę Mistrzów na ławce, może bym później nie grał dalej w Ekstraklasie, bo może bym stracił tą pewność siebie, może, no ciężko już powiedzieć, tak? Ale pod Klopem był, można powiedzieć, więc to też dużo znaczy dla piłkarza. Dzisiaj właśnie piłkarze mają często dylemat, patrząc też przez pryzmat ich wyjazdu za granicę. Czy lepiej pograć jeszcze tu w Polsce, czy może wyjechać tam być przez pewnie jakiś czas skazanym na ławkę, jaką decyzję najsensowniejszą podjąć, więc... No tak, no, ale nigdy nie wiadomo, tak, co będzie. Tak, dokładnie. Dokładnie. Też ważne jest, jaki trener, czy da od razu grać, czy będzie wprowadzał powoli, czy od razu skreśli, no to... To jest też mądrość teraz tych też menadżera i trenera, tak, który chce, pozyskuje, rozmowa. To a tak z takich ciekawych osób, które jeszcze sobie przypominam, z którymi pan grał i był napastnik, Kenneth Zeigbo, bo jak pan wspomina Kenneta? Bo to trzeba przyznać, że wiele osób, które pamięta tamte lata, ja pamiętam dobrze, to Kenneth to był faktycznie niezły piłkarz. No tak, tak. No, przyszedł i od razu w Superpucharze bramkę strzelił. Stał się też ulubieńcem między innymi kibiców, a no, ciekawy piłkarz, dobry piłkarz, ale też fajny chłopak, tak? Zawsze wesoły, uśmiechnięty i jak to chłopaki z Afryki, on akurat miał więcej chęci do pracy, bo miałem dużo kolegów, którzy pochodzą z Afryki i często było tak, że niektórzy to, znaczy niektórzy, 70% to robili wszystko, żeby nie biegać, nie ćwiczyć. Pamiętam kolegę właśnie w Iraklisie, w Grecji, że byliśmy na siłowni, ćwiczymy po 30 sekund na gazie i tak zerknęłem, a on po prostu siedział i patrzył na trenera i nic nie robił, nie? Jak trener patrzył, to ćwiczył, obserwuję go dalej, wziął wodę, polał sobie na koszulkę, że jest spocony i dalej, nie? I oszukuje. Ale to ewenement jest taki, że on był mega szybki, napakowany, a nie chciał mu się ćwiczyć w ogóle, nie chciał mu się nic robić. Tak? No. Ale tacy są ludzie z Afryki, tak? Mają to coś w sobie, i siłę, i bieganie, tylko niestety ta mentalność nie wszystkim pozwala wejść na ten wyższy poziom, bo możliwości mają ogromne, nie? Wydolnościowe, szybkościowe, siłowe. Tak, tak, nie chodzą na siłownię, a są napakowani. Jakieś uprzywilejowania mają, to fakt, no nie? A z Kennethem mieliście jakieś zawodne sytuacje? Coś działo się z nim? Znaczy kiedy nie pamiętam, żeby jakoś... No, chyba nie był taki, że gdzieś tam wychodził z nami, on był taki spokojniejszy i gdzieś tam się z boku trzymał, aczkolwiek w szatni był w porządku, żeśmy tam z nim próbowali rozmawiać po angielsku i gdzieś tam go wprowadzać. A po polsku jakich słów go nauczyliście na początku? No spoko, cały czas, nie? Do dzisiaj mówimy, tak, że wszystko jest dobrze, spoko, tak. No wiadomo, przekleństwa to się łapie od razu, każdy obcokrajowiec, gdzie się nie pojedzie, to każdy łapie przekleństwa. Ale no, odnalazł się w szatni, wszyscy go polubili i... A mówię, w tamtych czasach czarnoskórych piłkarzy nie było za dużo, no właśnie, tak, dlatego tak. To było wielka niewiadoma. Nie? Fajny moment. Tak odbiegając trochę od tematu piłkarskiego, bo pana można też kojarzyć oprócz takiego powiedzmy ciekawego wizerunku, to też ten wizerunek kształtowała motoryzacja, którą chyba pan się, nie wiem, czy pasjonował, czy na pewno interesował, bo pozował pan też z motocyklem i generalnie nie wiem, czy samochody też były w jakimś stopniu pana pasją, jak to wyglądało w kwestii tej motoryzacji? Znaczy motoryzacja była od małego z tego powodu, że tak jak mówię, no, grało się w piłkę cały czas na podwórkach, ale była rzesza chłopaków starszych, która miała jakieś tam motory, tak? Wiadomo, te motory stare, jakieś tam Rometu, Junaki, MZ-ki, tak? To nie były tak motory jak teraz, że się nie psują, tylko wiecznie były popsute. Cały także czas. Ktoś tam cały czas coś dubał, jeździł, odpalał, to się tam gdzieś chodziło, patrzyło. Te samochody tak samo jak ktoś miał, to wiecznie tam gdzieś grzebali. I to rzeczywiście gdzieś mnie to zainteresowało. Nawet mówiłem wtedy, że będę chciał pójść do szkoły mechanicznej, zostać mechanikiem. Gdzieś mnie to wciągnęło. No, patrząc na tych chłopaków, zawsze chciałem mieć motor. Niestety nigdy nie było mnie stać. Pamiętam, były takie małe skuterki i jakieś tam motorynki. Motorynki, tak. Motorynki. To no właśnie ja w tamtych latach miałem motorynkę i tak sobie kojarzę te czasy i mówię, kurczę, no wszystko mi się kojarzy z tamtymi czasami. Nie? Tak, motorynkę rzeczywiście. Motorynki, ale ja nie miałem, bo nie było nas stać na tę motorynkę, tak? Także pierwszy motor jakiś sobie kupiłem, pamiętam jak poszedłem do Lechina za jakieś pierwsze pieniądze. Oczywiście nic go nie sprawdziłem, to no, jadąc już po kupnie do domu to mi się zepsuł. Także takie były czasy, nie? Pchałem go połowę drogi, załamany i nie więcej w niego włożyłem niż jeździł, on stał bardziej. No ale jak mówię, jak już tu przyjechałem, to spełniłem swoje marzenie, bo rzeczywiście zacząłem dobrze zarabiać i kupiłem sobie ścigacza Kawasaki.
no to wiadomo, w tamtych czasach takie motory, no to ewenement był już, tak? To No jak tak, teraz tak, Ferrari, no. no nawet więcej, bo tam nie jeździły takie motory. To każdy się patrzył, dla mnie to było coś pięknego, takim motorem pojeździć, kurczę, przyspieszenie. No, spełniałem swoje marzenia, tak samo samochody jakieś tam szybkie, później tak samo kupiliśmy sobie kilku chłopaków jakieś tam Hondy CRX na tamte czasy, czy Mitsubishi. Ktoś ostatnio na Twitterze wrzucał w ogóle zdjęcia od was z parkingu, jak No tam tak, na parkingu. różni, jak chłopacy tam przy różnych autach stali, nie? I tych. No samochody były na tamte czasy rzeczywiście dobre, bo jeździły Polonezy jakieś tam, tak, 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 Fiaty, a u tak. nas Opel zachodnie Kadetti takie. marki, a ci młodsi wiadomo, no bardziej zwariowani jak ja, Mosur tam, czy Szamonie, No, no no, to no. tutaj Mitsubishi, to drugie Mitsubishi, to jakieś Tak, szamo tam zdjęcia też były właśnie. A Szamo. co u pana było? Jakie auta? No ja miałem pierwszy Honda CRX, to w tamtych czasach to był mega fajny samochód, No. taki sportowy. Akurat ja miałem i Mosul, tak? To wyglądało w sumie jak Ferrari kiedyś, jak się jeździło. To rzeczywiście to śmieszne, to jak sobie przypomnę, bo teraz jeżdżą takie fury, się nikt nie No ogląda. Jak tak, człowiek no. jechał, to normalnie się oglądali, jakby coś, nie wiem, UFO zobaczyli, nie? To było zabawne w sumie. Później było Mitsubishi 3000, Honda, nie Honda, tylko ten Volkswagen Golf VR 6, to takie mocne silniki same, tak? Kiedyś, nie wiem, coś mi walnęło w głowę, mówię, że a dobra, się uspokoję i kupię sobie DU Leganzę. No to pomyśleć 2 miesiące, że to nie dla A mnie. to za czasów DU w Tak, Legii? DU, mówię, kurczę, może taki fajny, rzeczywiście delikatny, no, ale to jak się tym jeździło do limuzyną, to mówię, nie. Ale mówię, no był motor, jeden, drugi, trzeci. Ja gdzieś to mówię, teraz z biegiem czasu przeszło, jest rodzina, są inne jakieś priorytety. Człowiek się wybawił, pojeździł sobie, no tak jak młodzieńczość, tak? No człowiek Oczywiście, no, chciał rządzi się spełnić, swoimi a druga prawami, nie? rzecz, człowiek spełnia swoje marzenia, no całe życie się był zapatrzony, ktoś tam jeździł, ktoś miał, gdzieś tam się patrzyło, a było człowieka na to stać i to fajne, że człowiek mógł z tego skorzystać, pojeździć, pobawić się tym. No i wiele, no jakoś muzykę kiedyś się wkładało, to było śmieszne, tak? Te wielkie głośniki, jakieś subwoofery, czy co Tak, wtedy tak. jechało, to tak strzelało to całe wszystko, pamiętam, pierwsze co jak się kupiło samochód, to jechało się jego obrabiać naokoło, czyli jakieś spoilery, nie spoilery, no także. Trochę inne czasy, No inne inne trochę nie, priorytety. no tak, pamiętam koledzy jakieś podświetlane podłogi, tak, jakimś LEDy robili. ultrafioletem, no takie niesamowite rzeczy w tych czasach, nie? Oczywiście z radiami się szło, no bo trzeba było zabrać radio do domu, bo ukradną, jak No człowiek tak, przecież dostanie. właśnie radio się wyciągało No, u mnie najczęściej. raz ukradli, później pamiętam, ukradli mi głośniki, przychodzę jakiś, mówię, co to nie pasuje mi coś, kurwa, włączam muzykę, nic nie gra, patrzę głośniku, takie czasy, no. Koledze, pamiętam, ukradli chłodnicę, przyjeżdża, odpala, nie może odpalić chłodnicy, ukradli jednemu ze koła, no takie czasy były, nie, no. Spoiler wyrwali, no były trochę inne czasy, no, radia trzeba było całymi radiami chodzić. Później już były te radyjka takie, że tylko te z przodu Tak, się przód panel wyjmowało, się no to już było wyjmował. takie full No, wypas, nie. no, no. To już faktycznie było zupełnie inaczej. No czasy Ale były inne. oprócz motoryzacji, to jeszcze jak pana wizerunek kojarzę z tamtych lat, to faktycznie nienaganna fryzura, dużo żelu, kolczyk u pana był, tak? Kojarzy się pana jeszcze z przewrotkami, z których pan słynął przede wszystkim. No i to oczywiście ten słynny plaster, o który pana już chyba wszyscy pytają i No od tego pan się chyba już nigdy nie uwolni. Więc tak sobie myślę, czy ten pana wizerunek na tamte lata to był związany, no wiadomo, młodzieńcze, że tak powiem, szaleństwo, ale czy też nie było trochę tak, że pan dbał o niego, żeby faktycznie. znaczy nie, ja robiłem to nieświadomie, tak? Chciałem dobrze wyglądać. Okej, kolczyk mi się podobał, fryzura jakaś tam. Zawsze ubierałem się jakoś trochę inaczej, tak? Bo wiadomo, kiedyś była szarość. No, człowiek ubierał się jakieś, nie wiem, pojechaliśmy do Niemiec, kupiliśmy sobie skóry jakieś pomarańczowa, tu skóra, coś tam, to wszystko wyglądało wow, tak? Coś innego. No do tego dochodził, tak jak, no mówię, motor, jakiś samochód, tak? I tak rzeczywiście byłem postrzegany, że to trochę inny. Jak były buty przyszły, pamiętam, kolorowe, no to każdy się bał, no bo a, kibice będą gadać o butach, ja widziałem białe. Białe buty, nie wiem, czy nie jeden z pierwszych w lidze. No oczywiście, jak mi szło, to mi szło, jak mi nie szło, to pierwsze było opisane, tak? Że białe buty. Białe buty i niczym się nie wyróżnia, no to wiadomo, no ale mnie to nie interesowało, ja chciałem tak wyglądać, mi się podobały te buty i nie będę grał koło innego, nie będę sobie pastował, że coś na czarno, tak? I później się znalazł taki facet, że mówi, że rzeczywiście wszędzie w gazetach jest ten wizerunek, że można go wykorzystać, żeby tak jak w tych czasach jest teraz, tak? Kiedyś tak nie było, żeby może pochodził on jakieś tam, zaczęły się robić te właśnie spotkania jakichś tam aktorów, jakieś tam, żeby tam gdzieś, Ścianki tak, tak zwane. ścianki, nie ścianki, żeby się wypromować, iść w stronę reklamy, no mnie to akurat nie interesowało, aczkolwiek w tych czasach widzę, że to jest bardzo popularne, już teraz media społecznościowe, każdy wrzuca,
bo na tym sobie można zarobić No pieniądze. dzisiaj pan Wiadomo, chyba są mógłby nieźle reklamy. żyć z tego, No nie? właśnie o to chodzi. Pieniądze, jakieś reklamy. No jak za bardzo nie chciałem się w to jakby wkręcać, no bo wiadomo, ten następny czas jakiś tam Nie chciał pan jak Radek Majdan dzisiaj? No to mówię, no były inne czasy, a jakoś ja myślałem bardziej o piłce, tak? Chciałem trenować, okej, z kolegami się spotykam, wyglądam jak wyglądam i to jest okej, ale gdzieś tam, żeby dalej to promować i gdzieś tam pokazywać się na siłę, że ja gdzieś jestem i to nie był mój charakter, tak? Żeby gdzieś tam pozować, także... A pokazywał pan dzieciakom, albo dzieciaki pytają pana tu z akademii o ten plaster, czy nie? O plaster Było nie, ktoś? Ktoś zapytał? ostatnio właśnie miałem wywiad znowu też z tym plastrem, także to też było ciekawe, no bo to ten plaster używał, pamiętam, najpierw kolarze chyba, później właśnie było w tym No tam widziałem nawet, gazecie. ja tą gazetę miałem oczywiście, też miałem plaster, no No i to... wiadomo, jak ten ktoś przyniósł, dawaj, bierzemy te plastry. No rzeczywiście, ale działa, no to wiadomo, jak na podświadomość działa takie rzeczy, no raz się zagrało drugi, ale trzeci, kurczę, biegnie, nie ma siły, mówi, kurczę, to chyba nie działa, tak naprawdę. Pamiętam, ktoś tam z normalnym grał później plastrem, bo nie wiem, bo to by było takie specjalistyczne, nie? Tak, A tutaj. bo miał Tak, rozszerzać to. rozszerzać, że niby człowiek lepiej oddycha. Oczywiście to tam za bardzo nic nie dawało, ale widziałem chłopaki niektórzy w lidze, nie mieli takich, to normalne se przyklejali. Ale to Nie, wszystko bo na podświadomość działa, tak? tak się No. zastanawiam, czy jakiś z dzieciaków, panie trenerze, co to było wtedy, że, czy ja też mogę, tak? Żeby pan nie zobaczył jakiegoś swojego dzieciaka na Tak. treningu kiedyś. Nie. No, najlepsze to, że niektórzy odklejali te plastra, później przyklejali do folii i cały czas tym No tak, samym, tak. nie? Bo jeden mają i się jechało 3 miesiące, tu już się odkleja, bo tu kleju nie ma. No to fajne czasy, no A śmieszne. pytając o przewrotki, to, no, to też się od pana nie odklei. Mimo wszystko Marcin Mięciel ma wizerunek jakiś taki ukształtowany moim zdaniem przez tyle lat, że z przewrotkami będzie się kojarzył. Ale to chyba jest dobre skojarzenie mimo wszystko, jeżeli Nie, no myślę, że w ten sposób. pozytywne, tym bardziej, że strzeliłem w każdej lidze z przewrotki, w niemieckiej, w greckiej, w polskiej, chyba w każdym zespole. Ale no nie da rady przypomnieć sobie takiego piłkarza jak pan, który strzelał tyle bramek z przewrotki. Ja nie mogę sobie Znaczy ja skojarzyć. się Przez tyle lat i nawet do tej pory nie znam w Polsce takiego. może nie, ale ja się wzorowałem na Hugo Sanchezie, który właśnie w tamtych czasach, jak się tam Real włączyło, to rzeczywiście ja tylko czekałem na przewrotkę jego i później on takie pół salto robił. To było moje marzenie właśnie, żeby kiedyś właśnie takie coś zrobić. Się uczyłem tej przewrotek na osiedlu, pamiętam, kolega, najpierw sam rzucałem gdzieś w piaskownicy, kolega mi rzucał, później wrzucali, gdzieś to strzelałem, wychodziło. No i, ale w życiu nie myślałem, że rzeczywiście w seniorach się człowiek strzeli tyle bramek. I się łapie z tym, że rzeczywiście człowiek ma już tak zakodowane, że wczoraj przeczegaliśmy między sobą tam jakieś starsi chłopi i też strzeliłem z przewrotki. Mówię, kurde, człowiek prawie To 40 już coś lat, żeby się nie połamać, nie? w tym wieku już jest troszkę większe ryzyko, nie? Ale mówię, no to gdzieś to człowiek ma to No zakodowane, że jak... Ekstraklasa, Bundesliga, reprezentacja Polski, tak? Zresztą i w lidze greckiej, i W Lidze w Grecji, no PAOK-u przecież to i jest tak, niesamowite, no. praktycznie w każdym tym strzeliłem z przewrotki rzeczywiście. Myślę, że to już jest też atut, tak, dla napastnika, że tak potrafisz strzelać, no bo piłka lecąca wysoko i tyłem stojąc do bramki to nie jest sytuacja bramkowa, tak, czyli ona musi spaść albo trzeba ją przyjąć, a tak to można uderzyć, czyli następny jakby plus, tak, dla napastnika, że można z takiego czegoś uderzyć. Tak naprawdę w Polsce nie wiem, no tak mi się wydaje przynajmniej, że pan pograł dosyć długo, bo wyjazd za granicę nastąpił późno jak na karierę tak piłkarską. No wtedy nie było można tak wyjechać, to nie był inny czas, nie było prawa Bosmana to na początku, bo z transferem byłem związany już od początku, tak, czyli Panathinaikos po Lidze Mistrzów już, No właśnie, gdzie bo jeszcze ofert nie miał pan grałem, bardzo dużo tak tak, naprawdę przez całą swoją karierę. cały czas gdzieś tam coś mówiło się, że tu mogę jechać do Feyenoordu, gdzieś tam, no wiadomo, dużo ofert pewnie było, a nie mówili, ale było tak, że nie było prawa Bosmana i gdzieś tam trzeba było pozwolenia od klubu. Później był następny problem, gdy weszło prawo Bosmana, weszło DU. Okej, ja mogłem wyjechać do Panathinaikosu, bo odchodząc Romanowski miał moją kartę, mógł sobie ją sprzedać. Pytał się, czy chce iść do Grecji, ale no wiadomo, DU przychodziło, byłem na rozmowach, mówi, że wybudują wielki stadion, piękny, będziemy grali w Lidze Mistrzów, będzie dużo pieniędzy. I rzeczywiście to mnie natchnęło, że rzeczywiście fajnie, jestem w klubie, który kocham, który mi się tu wszystko podoba. Jak będzie taki klub, że będziemy grali, będzie stadion, no to rewelacja zostaje. Ale nie wiedziałem o klauzuli, że DU, kupując mnie tam wtedy za milion chyba dolarów, wpisało, Romanowski pisał, że następną klauzulę, że muszą oddać następny milion gdzieś tam, tak? W tamtych czasach to było dużo. I to znowu mnie gdzieś tam hamowało, bo się okazało, że okej, DU ma dużo pieniędzy, ale ludzie, którzy decydują o tym wszystkim, te pieniądze gdzieś tam źle wydają, bo transfery jeden trener robi, drugi menadżer co innego i zamiast mieć najlepszych w tamtym czasie piłkarzy, okej,
okej, przyszło kilku dobrych, tak jak Sylwek Czereszewski i Tomek Sokołowski, ale przyszli zawodnicy, którzy nigdy w Legii być nie powinni. Tym bardziej w takich czasach, gdzie są pieniądze, nie? Bo pieniędzy było mnóstwo i się okazało, że ten zespół cały czas mamy drugie miejsce, trzecie miejsce. Nie możemy mistrza zdobyć, nie ma budowy stadionu, no bo wiadomo, był problem z gruntami, wojsko i to wszystko się odwlekało. I dopiero wyjechałem później, jak już rzeczywiście skończył się kontakt, weszło to prawo Bosmana, można było za darmo odejść i to był czas, że wyjechałem. No. A tak sobie myślałem właśnie wcześniej, czy rzeczywiście jakby człowiek wcześniej wyjechał z 3 lata, wcześniej 4, czy to nie było na plus rzeczywiście, no bo tutaj trochę człowiek przesiąkł tą ligą, tymi treningami takimi trochę bardziej, no, nie powiem, że amatorskimi, ale to do dzisiaj jest tak, że kto wyjeżdża za granicę, mówi, że na zachodzie się ciężej pracuje. Jakbym wyjechał w wieku 22 lat, gdzie nigdy nie byłem wydolnościowcem, tak? Byłem szybkościowcem, co jest bardzo ważne, to może ten trening taki mocny i zderzenie z tymi lepszymi zawodnikami by wszedł na wyższy poziom. Nie? To widać po chłopakach teraz Piątek czy kto inny, no rzeczywiście to jest taki bodziec następny. Jeżeli mi się udało iść tutaj z Chutnika do Lechii, z Lechii do Chutnika i do Legii od razu, to może ten bodziec następny spowoduje, żebym szybciej wszedł na jakiś poziom i jeszcze dalej wyżej grał. No ale to już mówię, gdybanie, aczkolwiek no zawsze chciałem jakoś tam więcej pracować, ale w Polsce było rzeczywiście tak, że a po treningu nie można zostać, albo nie ma boiska, albo nie przemęczaj się, no bo mecz jutro i to wszystko. Później człowiek wyjechał na zachód i tam nie ma, że jutro mecz. Tylko się cały czas, kurczę, zapiernicza. I to, no, do dzisiaj to mówią wszyscy, no. Cały czas kto wyjeżdża, pierwszy wywiad, tak ciężko jeszcze nie pracowałem, kurczę, niestety. Ale to jest, coś z tym jest, no. Tak samo w menadżerce się trochę próbowałem zająć menadżerką, tych młodych chłopców nakłaniać właśnie do ciężkiej pracy. No i też rozmawiając z nimi, to mówili, że mają zabraniane przez trenerów, nie? Że jutro mecz, za 3 dni mecz, odpoczywaj. Nie ma takiego czegoś, że dobra, chłopie, młody jesteś, 18, pracuj, będziesz w słabszej formie, będę cię gdzieś tam cały czas wystawiał, ale z drugiej strony patrząc na trenerów, no ten trener też nie ma czasu, no bo wystawił go raz, drugi, trzeci słabszego, to trenera wyrzucą. No i no, koło się zamyka, dokładnie. Trener nie może, zawodnik nie trenuje, bo trener nie chce przegrywać i koło się gdzieś tam zamyka i nie idziemy do przodu. No. Pograł pan na boiskach niemieckiej Bundesligi, później Grecja, znowu powrót do Bundesligi, powrót do Polski. A gdzie tak naprawdę było najlepiej? Tam, gdzie cierpała Grecja, czy Bundesliga, faktycznie wysoki poziom rozgrywkowy? Wszędzie było coś fajnego, tak? No wiadomo, Legia, kibice, okej, fajna liga, ale wiadomo, człowiek chciał gdzieś iść wyżej. Bundesliga pod względem, no wiadomo, top level, tak, na świecie, tak, i zawodnicy, i stadiony, i kibice. W tamtych czasach, jak już pojechałem, pamiętam, no to był długi duży przeskok, tak, tu stadiony były, pamiętamy, no jakie, właśnie, a jak tam jak zobaczyłem, to tak, to... No i piłkarze się, też no, nie piłkarze, byli tak, jacy, nie? No, tak, tutaj w szoku trochę był, no, i to jakiś tam... no, wszystko było piękne, tak, piękna otoczka i profesjonalne, człowiek, no, wszystko pod ostatkiem. Grecja w drugą stronę, tak, mniej profesjonalnie, ale też fajni piłkarze, no bo... No tak, bo to były czasy, gdzie Grecja jeszcze była naprawdę przecież... Przyjeżdżali, tak, Rivaldo, Giovanni z Barcelony, Karambe, Zelia, Signori, Pepe Signori, trzykrotny król Strzelców. No, no, było mnóstwo tych piłkarzy. Do tego ciepło, też fajni kibice, tak jak można powiedzieć, pałku kibiców zawsze porównuję z kibicami Legii, bo tak samo fanatyczni, tak samo śpiewają i tak samo fajna atmosfera. Także wszędzie można znaleźć te plusy. Tak naprawdę najmniej chyba minusów to rzeczywiście w niemieckiej lidze, tak? I tam szkoda, że tylko te 3 sezony. Ale to powodowane jest tym, że mówię, no tam trzeba mega biegać, a człowiek mimo wszystko gdzieś tam miał te zaległości, nie? Tam od Polaka oczekują od razu, że się wchodzi i okej, okay, w tym wieku, 26-27 lat, jak miał pewnie 21-22, no to może było inaczej, że dają szansę, to młody zawodnik, niech jeszcze tam wchodzi, tak? A tutaj już trzeba ciągnąć ten wózek. No mówię, no. Właśnie rozmawiałem z Jackiem Krzynówkiem jakiś czas temu, teraz wrzuciłem wywiad niedawno. Też opowiadał, że no, idąc do Bundesligi, to musisz być po prostu lepszy od tego, który tam gra, od najczęściej od Niemca, który jest na twojej pozycji. No, no nie, musisz się wykazać. To jest ta różnica między Polską i Ligą. My dajemy im za darmo ten plac, tak? Patrzymy na swoich wychowanków. Trochę może być lepszy zagraniczny zawodnik i już gra on, nie Polak. A tam niestety, no ja przychodzę do Borussii Mönchengladbach. Wiedziałem, że tam jest 3 napastników, którzy grali już na stałe. Był Niemiec, Belg i Holender. Okej, ale ja w sparingach strzeliłem 15 bramek, byłem najlepszy. Strzeliłem też przewrotki, strzeliłem, grałem rewelacyjnie. Nie? Chłopaki właśnie tam, był Słowacy, tacy, był Polak,
Marcel Witeczek, który grał w Bayernie wcześniej, taki półpolak, pół Niemiec. I oni byli przekonani, że będę grał w pierwszym składzie. I ja byłem już był tak podbudowany, że rzeczywiście wchodzę do zespołu Bundesligi, gram rewelacyjnie, strzelam bramki. No a trener Niemiec mi podciął od razu skrzydła z Bayernem pierwszy mecz i ja na minutę nie wszedłem, nie? I to jest taki cios już kurde, od razu, nie? Że dlaczego? To, kurde, wszyscy mówią, że jestem dobry, strzeliłem najwięcej bramek, grałem rewelacyjnie. O co chodzi? Drugi nie? mecz znowu nie gram, później wchodzę na chwilę. Złapał kontuzję ten Holender główny, ja gram w Norymbergi, bramkę strzeliłem. Nie? Znaczy nie, było jeszcze inaczej właśnie. Wchodzę na 15 minut ostatnie na Hamburgu, przegrywamy 3-2 i w 90 jeszcze jeden znowu bramkę na 3-3. To ten Niemiec do mnie się nie odzywał, autokarze. Wszyscy się cieszyli, on załamany siedział, nie? A ja na następnym meczu na ławę. Mówię, kurczę, to wszystko co chwilę taki bodziec, wiadomo, jakbym był może Holendrem, Niemcem, a jestem Polakiem i to kurczę, to widać, to każdy to mówił i to tak było zawsze. No. Później mówię, ten Holender gdzie wypadł, z Borussią graliśmy Dortmund u siebie. Miałem sytuację, dobrze grałem, nie strzeliłem, później z Norymbergiem bramkę strzelam, znowu jakąś dobry mecz gram, wraca ten Holender, jeden mecz na ławce, ja troszkę słabiej, cyk, już ławeczka i zmiana. I to takie, i naprawdę frustracja to strasznie, no, tak denerwowało, że człowiek widzi, że mógłby tam grać, ale cały czas gdzieś tam podcinane te skrzydła, wiadomo, inaczej się gra od początku, jak człowiek gra i czuje to, inaczej nigdy nie lubiłem wchodzić, bo w Polsce tu nie wchodziłem na zmiany, raczej grałem w pierwszym składzie przez te 6-7 lat i byłem przyzwyczajony nie do wchodzenia z ławki, nie? I ta frustracja w głowie i to myślenie i takie kurcze i gdzieś tam, no mówię, pewnie może bym został w tej Borussii, ale była stuma tam jakaś, to co mówiłem, że dla pana Romanskiego musieli przelać, bo byłem tylko wypożyczony i musiałem wrócić, tak? Ale no jest to niestety tak, że rzeczywiście Polak musi być. Może w tych czasach już trochę się zmienia, ten Lewandowski tak, jest ten, mimo tak, wszystko się ten, trochę zmieniło, nawet też tych piłkarzach, no tak, właśnie inny, o to nie? chodzi, ale kiedyś to rzeczywiście, kurczę, było tak, że... Chociażby dzisiaj piątek to robi no właśnie o to chodzi, show straszne, no. nie? A patrząc na jeszcze, powiedzmy, co nie wypadło w Pana karierze tak idealnie, to jeszcze chyba ta kwestia reprezentacji Polski, też trochę zabrakło tych meczów. No też zabrakło. Ale konkurencja też nie była wcale mała, prawda? No konkurencja była duża, jak patrzymy, jak to tam grał wtedy Kosecki, Kowal, Podróżny, Juskowiak, i później Żura, Frankowski, Rzewłakow jeden, Rzewłakow drugi. Napastników było mnóstwo, ale druga sprawa jest taka, że jak byłem rzeczywiście w tej formie, to nigdy jakiejś takiej szansy nie dostawałem tak jak niektórzy napastnicy, no bo wiadomo, napastnik potrzebuje jednego, dwóch, trzech meczów, żeby zagrać. Ja już byłem w wieku 18 lat powołany, ta Piechniczek, później ta chwila Postel mnie wziął, tak, czy nawet odwrotnie. Także gdzieś tamten byłem powoływany do Wójcika, do Bońka, byłem do prawie każdego trenera, ale każdy mi dawał do Engela, ale dawał mi tutaj 45 minut, 15 minut, 20 minut. No tak naprawdę okej, okay, zagrałem 40 od początku z Cyprem, co bramkę strzeliłem z przewrotki. Tak, z przewrotki. Później z Niemcami na drugi dzień już na ławce siedziałem, nie grałem. Później, okej, byłem wprowadzany Saganem, tak, i był taki moment, że graliśmy z Mołdawią i trener się pytał, czy będę chciał na ławce siedzieć z Mołdawią. Pierwsze chciałem grać, no to w młodzieżówce i złamałem nogę, to też mnie gdzieś tam przystopowało to moją karierę, bo wtedy w nogę złamana, to pół roku w gipsie i wyskoczyłem z tej kadry, ale jak wróciłem, no to mówię, no później gramy ze Szkocją za ten Rengele, no to w 10 wpuścił mnie na 15 minut, tak? No w 10 gramy jednego mniej jeszcze na 15 minut, no to tak naprawdę to mało. Z Bońkiem, za ten Rabońka, to tu byłem w gazie, zrywalizowałem właśnie z Rivaldo jako króla strzelców. To taki właśnie tak jak teraz z Piątkiem, nie? Jak się jest w gazie, to jak zawodnik wejdzie, to strzela bramki, no ale to wchodzę na 15 minut tam z Łotwą czy z Litwą, później na 40 minut. To tak tam bardziej wybija z rytmu niż... No właśnie o to chodzi, no człowiek jest jak w gazie i czuje to, no to wiadomo, ja myślę, że teraz jak Piątek wejdzie w tym gazie, co jest, jak w pierwszym składzie, to strzeli bramki, jak nie wejdzie w pierwszym, to już może być różnie, nie? Bo to jest tak dla napastnika, że on się czuje rzeczywiście, że na niego stawiają, że mu idzie i co by nie zrobił, zamknie oczy i bramka wpadnie, no tak jest, nie? A tutaj, czy u trenera Wójcika pojechałem na mecz, już nie pamiętam, w Krakowie jakieś graliśmy, na trybunach siedziałem i tak zawsze nikt mi nie dał takiej szansy rzeczywiście, jak byłem powołany, że masz jeden mecz cały, drugi cały, jak niektórzy dostawali, w trzecim, czwartym ktoś odpalił i grał, tak. Gdzie, raczej gdzie było to powoływanie, bo po pierwsze uzupełnienie tego pewnie no napastników. No i dziennikarze pisali, że w gazie dziennikarze jestem, musieli ta, też właśnie, że swoje... dlaczego ja nie gram, że w gazie bramki strzela, no to zawsze gdzieś tam byłem i to 5 meczów, a byłem powoływany, nie wiem, z 10-15 razy tak naprawdę, a tylko 5 meczów zagrałem, a teraz 5 meczów to niektórzy mają to w piłkę nie za bardzo dobrze grają. Dokładnie. Każdy ma powołanie. Pamięta pan te rywalizacje, a propos wracając do Polski, no bo lata 90. to przede wszystkim kojarzą mi się rywalizacje na poziomie Legia Widzew.
Czy to wiązało się dla Pana z jakąś większą presją, z jakimś takim większym wydarzeniem? No bo mimo wszystko te walka o Mistrzostwo Polski i tak dalej, no to były naprawdę czasy niesamowitych takich derbów Polski No w tak. zasadzie, prawda? Znaczy każdy z tych meczów był na wysokim poziomie, tak? Była rywalizacja o każdą bramkę i nawet jak nie mówimy nawet o tych dwóch o mistrzostwach Polski, co graliśmy, tak? Ale wcześniejsze na Widzewie. Każdy mecz, jak pamiętam, to rzeczywiście to było wydarzenie kibicowskie, ale też mecz był na naprawdę wysokim poziomie, no bo nie oszukujmy się, no, w naszym i ich zespole grali w większości reprezentanci Polski tak naprawdę, nie? I to było dobry poziom. O tych dwóch meczach to lepiej chciałbym zapomnieć tak naprawdę, mam te kasety, nigdy tego nie oglądałem, bo to dwa razy byłem Koszmar, blisko Mistrzostwa Polski, horrory. tak, a jego nie zdobyłem, także to można zapomnieć, ale no takie mecze to ja lubiłem właśnie, tak jest z otoczką, że coś się działo, no jak ja sobie przypomnę, ja w każdych derbach strzelałem bramki właśnie, tak, czy mówię tu z Polonią, jak był taki mecz, nie lubiłem meczy takiej, że nic się nie dzieje, że nie ma kibiców, pamiętam, że trener w Grecji to zauważył i kiedyś mnie nie chciał wystawić, mówi, Marcin, to jest kiepskie boisko, nie ma kibiców, to nie będziesz grał, trenerze, to jest jeszcze gorzej dla mnie, ja już wolę grać na takim, żeby, okej, bo rzeczywiście, jak była otoczka, no to tak, z Polonią w derbach strzeliłem bramkę, tak, tutaj później wypożyczony zostałem do ŁKS-u, Widzewowi strzeliłem bramkę w derbach, tak, wracając później po latach, znowu strzeliłem Widzewowi w derbach, gdzie nie mogłem bramki strzelić i pamiętam, ten powiesz, mówił mnie, to by derby teraz, ja mówię, to jest dla mnie mecz, no, tylko takie to strzelam. I rzeczywiście strzeliłem, wygraliśmy 1-0. Poszedłem do Iraklisu w derbach z Paokiem bramka. Za chwilę z Kalamarią bramkę, z Arisem bramka. Poszedłem do Paoku i z Iraklisem, moim byłym klubem, trzy bramki, tak. Za chwilę z Arisem dwie bramki, także w każdych derbach. No uwielbiałem takie mecze, że kibice, coś się dzieje, jakaś otoczka, że nawet To dobry spada wyzywają, że tak. napastnik, patrząc na to, bo Właśnie większość to. się przed takimi meczami niestety spala No mocno. właśnie, a mi się to podobało, że tu nawet wyzywają, że krzyczą, coś takie jest adrenalina, tak? Że to najlepsze mecze, no najgorsze mecze rzeczywiście, się jedzie, no, Odra, Wodzisław, Kiełbaski, tak, pachną, Sielanka tu wychodzą, z trąbkami pograją, no to takie to rzeczywiście senne, niedzielne mecze, no. A wie pan, jakie najczęściej fryzury się nosiło w latach 90. No tak, na McDonald's. Na Marcina Mięciela i na Marka Citko. No tak. Tak, to Jak było. patrzę teraz zdjęcie, to wszyscy tak samo wyglądali Tak, pewnie. No tak, wszyscy tak podobnie. samo. Albo ci starsi z wąsem i... No takie czasy, no. A w ogóle chodzi pan na Legię teraz? Rzadko chodzę w ogóle na mecze. No mówię, nie ma czasu. W weekendy to mam akademię, są mecze, wyjazdy, turnieje, także oglądam Legię, oglądam w telewizji jak mogę i... Bo muszę się wybrać na jakiś mecz, no bo rzeczywiście to aż kurczę wstyd, żeby nie być. Już tam w tamtym roku byłem na jakimś meczu, ale ciężko z czasem. A jak panu się podoba obecnie Legia, czy w ogóle Ekstraklasa, jak pan to... No Ekstraklasa jest ubrana fajnie, no jest fajna otoczka, coraz więcej kibiców, stadiony mamy piękne. No tylko poziom, trzeba patrzeć, okej, fajnie to się ogląda te mecze, tak, rzeczywiście jak między sobą gramy, ale poziom tak naprawdę... Realnie patrząc, jest tak jak gramy w Europie, tak? Czyli jak gramy z tymi zespołami, które przyjeżdżają, no i niestety tu się robi problem. No. Także myślę, że no nie wiem, lepszych obcokrajowców trzeba ściągać trochę młodzieży naszej, żeby ten poziom podnieść. No. Panie Marcinie, no pewnie w tej historii moglibyśmy się zagłębić jeszcze mocniej i można by było pewnie tam usłyszeć jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy, ale tak czy inaczej dziękuję bardzo za fajne anegdoty, za tą historię. Życzę powodzenia przede wszystkim tutaj z Akademią, bo na pewno to jest najważniejsze na dzień dzisiejszy. No i żeby faktycznie te zmiany a propos może tej młodzieżowej piłki były na Waszą korzyść, tak żebyście mogli spokojnie rozwijać tutaj jak najwięcej talentów. Podpis na piłce. Standardowo. Wciśnie się, pożegnam. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego wywiadu. Mam nadzieję oczywiście, że Wam się podobało. Zachęcam do innych wywiadów, o których też tu rozmawialiśmy, czy to o Szamo, do kolegów tutaj pana Marcina. No i co? Facebook, Twitter, Instagram i tak dalej, to co tam oczywiście subskrybujcie. To, co się tam na końcu zawsze mówi. No i do zobaczenia przy okazji kolejnego wywiadu. Jeszcze z panem Marcinem tutaj zrobimy 11, tak na szybko, to też sobie obejrzycie. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam. Dzięki bardzo.